Ponad 1 000 000 zł ma kosztować remont budynku na koronie stadionu imienia Alfreda Smoczyka w Lesznie. Remont tego budynku realizowała ta sama firma, która wykonywała z problemami lodowisko i inkubator przedsiębiorczości, mówił prezydent Łukasz Borowiak. Firma się rozpłynęła, dodał prezydent. Jego zdaniem budynek był wykonany źle, przeciekał dach od samego początku. Wykonawca miał wykonać dodatkową wylewkę na dach bez zwracania uwagi na konstrukcję. To hańba, mówił Łukasz Borowiak. Teraz na remont Białego Budynku potrzeba ponad 1 000 000 zł z budżetu Leszna.